Cześć! Chcę Cię zaprosić na szkolenie z Javy na poziomie zaawansowanym, tak żebyś mógł zgrabnie, zwinnie i sprytnie poruszać się pomiędzy mechanizmami javowymi, które występują w troszkę bardziej zaawansowanych programach. Pokażemy sobie wiele zagadnień, które używa się w codziennej pracy i będą to zagadnienia takie jak podstawowy polimorfizm, w którym przedstawia Ci rodzaje polimorfizmu, dynamiczny, statyczny, czym się różnią, jakie wskazówki powinieneś mieć na względzie, tworząc klasy, jakie problemy możesz napotkać. Omówimy sobie generyki w podstawowym i zaawansowanym zakresie, gdzie będziesz mógł poznać takie mechanizmy, jak na przykład wildkarty i dlaczego nie da się generyków w niektórych mechanizmach wykorzystywać, czyli omówimy sobie type rusher, czyszczenie typów podczas kompilacji, więc będziesz mógł dużo. Pisać te typy generyczne, a nie tylko z nich korzystać. Omówimy sobie również zaawansowane metody polimorficzne, w jaki sposób one są wykorzystywane w połączeniu z generykami oraz pokażemy delegacyjny model obsługi zdarzeń, czyli lambdy, coś co bardzo lubią programiści. Programowanie funkcyjne to taki temat, który jest bardzo ciepły, no i omówimy sobie zarówno lambdy, jak i referencje na metody, jak to używać w praktyce i dzięki takim umiejętnościom już będziesz mógł dużo sprawniej pisać taki kod, który jest zwięzły i robi konkretnie swoje zadanie, czyli jego odpowiedzialności są widoczne od razu podczas czytania kodu. Dodatkowo omówimy sobie szeroko kolekcję, cały ten framework omówimy w takim poglądowym zestawie ćwiczeń, Sprawdzeń konkretnych kolekcji, i omówimy sobie, która kolekcja do czego najlepiej pasuje, którą w jaki sposób używać i które charakteryzują się cechami takimi jak sortowanie, jak zachowywanie kolejności w ogóle. Dzięki czemu będziesz mógł z pewnością poruszać się po kolekcjach i dużo łatwiej tworzyć własne zestawy danych z modelów danych. Na koniec zostawiłem jeszcze troszkę o refleksji, czyli mechanizmie pozwalającym modyfikować modyfikatory dostępu, dzięki czemu będziesz mógł dobrać się na przykład do klasy z bibliotek czy zewnętrznych projektów, dzięki czemu też dalej będziesz mógł zmieniać ich działanie, na przykład jeżeli twórca wprowadził jakiś błąd, a ty nie masz czasu, żeby czekać na poprawkę. Dzięki tym umiejętnościom, Będziesz mógł sprawnie tworzyć swój kod, ale również i wykorzystywać potencjał modyfikacji czyjegoś kodu podczas działania Twojego programu. Te garść umiejętności, myślę, że jest wykorzystywana w codziennej pracy w Javie. Natomiast jeżeli nie w codziennej, to część tych tematów na pewno niedługo się pojawi, no i będziesz wtedy już gotowy, żeby sobie z nimi radzić, będziesz wiedział, co w trawie piszczy i w którym kościele biją dzwony. Zachęcam cię do robienia ćwiczeń, które będziemy wykonywać w tych lekcjach, dzięki czemu utrwalisz sobie te mechanizmy. No i zapraszam do pierwszych odcinków.